No dzień dobry, witam Was serdecznie w najnowszym filmie. Dzisiaj robimy porządki w szafie, a z racji tego, że jest wrzesień, miesiąc przejściowy, to poszperałam sobie również w swoich rzeczach z szafy tej jesienno-zimowej i coś tam wyjęłam, o czymś tam pomyślałam z bijącym sercem, więc jest tego sporo, ale na pewno nie wszystko tutaj dojdzie. Dodatkowo we wrześniu, tak w połowie, drugiej połowie września, wyjeżdżam w góry, więc też muszę sobie wziąć i tak już pomyśleć o tym, co tam zapakuję, choć nie jest to proste, gdyż mamy teraz upał. Nie wiem, jaka pogoda będzie w drugiej połowie września, ale sprawdzałam, jakie prognozy pogody na wrzesień Zakopane. I ma być bez opadów, bez burz, ma być tak około 18-20 stopni, więc dużo mało zależy. I muszę wziąć rzeczy wygodne, bez żadnej krępacji, musi mi być w nich ciepło i zimno zarazem. No i będę chodzić po górach, więc muszą się nadawać na wędrówki, ale będę chodzić oczywiście również do Teatru Witkacego, więc muszę być elegancką miss. Także dzisiaj sporo zadań. Najpierw przejrzymy sobie szafę, zobaczymy, co zostawiamy, a co wyrzucamy. I teraz tak, dwie bluzy, nie noszę ich wcale, bo jest gorąco. I tak samo nie wezmę ich w góry, bo są duże i ciężkie. I tak sobie pomyślałam o innych takich bluzo-swetrach, które mam i na pewno chciałabym w tym miesiącu wziąć mój sweter z Mormua, ten, który jest z golfikiem, jest taki w odpowiedniej długości i myślę, że on mi się sprawdzi na wyjeździe świetnie. W ogóle w tym miesiącu, może jak jeszcze właśnie pojadę nad morze, też jest gorąco, ale wieczorem już robi się trochę zimniej. Zastanawiałam się też nad bluzami. Mam takie dwie nierozpinane bluzy, no i one przez to, że nie mają kaptura, są mniejsze, a że jadę pociągiem, to też muszę, wiecie, myśleć o tym, żeby spakować się w jeden plecak. No i tak myślę sobie, czy je wziąć, ale nie wiem, czy nie będzie mi w nich za gorąco. A na przykład koszula po dziadku na wrzesień jest doskonała. To jest fantastyczna rzecz, która właśnie jak jest zimno, jak jest ciepło, do tego jakaś apaszka, coś tam i byłoby dobrze. No ale właśnie zastanawiam się nad tymi bluzami. Ale może ta koszula w ogóle na ten miesiąc mi wystarczy. Gdybym była tylko w Elblągu, to ta bluza i ten sweter na pewno by mi wystarczyły. I może jeszcze poczekamy z tymi rzeczami. W ogóle mam coś takiego, że absolutnie nie myślę o jesieni. Jem śliwki, jem marchewki, jem jakieś tam, wiecie, takie już późnoletnie jedzenie. A zawsze jedzenie wprowadza mnie w jakąś porę roku. Ale rzeczywiście o jesieni jeszcze nie chcę myśleć. Trochę się jej boję. No i tak patrzyłam na te rzeczy w ogóle jesienne. Teraz wyjęłam sobie te wszystkie moje kartony i tak sobie patrzę na te rzeczy i myślę sobie, o fu! W sensie to jest taka szafa, która mnie nie ekscytuje. Tę szafę mam wyjętą już od pół roku. Tak myślę, no od kwietnia, maja jakoś zaczęłam, od kwietnia chyba zaczęłam wyjmować te rzeczy, no i mnie one ekscytują nadal. Natomiast te bluzy, te swetry, te inne rzeczy, to po prostu patrzę na nie z taką radością, że o, moje rzeczy, jako sentyment, i dodatkowo o, te rzeczy będą mnie ocieplać. Ale ogólnie lipa. Więc może jeszcze poczekajmy, żeby się tymi rzeczami nie znudzić. Postaram się jak najbardziej wygospodarować stąd te rzeczy, które mam, żeby się jeszcze nimi nacieszyć. No a wełniany sweter jest po prostu znakomity, więc go wezmę, też nie waży dużo, nie przyjmuje zapachów, więc myślę, że się dobrze sprawdzi. Na razie go powieszę, ale on oczywiście nie będzie wisiał na wieszaku. Te dwie bluzy tak naprawdę to bym stąd wzięła, ale niech zostaną. Tu mam taki sweter mojej mamy, który nosiłam wielokrotnie i on będzie świetny tutaj na bycie w Elblągu. Tej koszuli nie nosiłam i prawdopodobnie nie będę jej może pod koniec miesiąca, ale ją odłożę do jesiennych, żeby w październiku mój mózg pomyślał, wow, jaka fajna rzecz!
więc odkładam. I teraz tak, kimona się sprawdzają doskonale w miesiącu wrześniu, w przejściowych miesiącach, w miesiącach i w dniach, kiedy jest wiatr, kiedy jest ciepło, zimno. Po prostu zarzucam sobie to na taki lekki outfit i jest wspaniale. I właśnie zastanawiam się, czy nie wziąć tej jednej rzeczy również na wyjazd, tylko zastanawiam się, który. Może krótki? Robię sobie już takie właśnie porządki, dlatego że muszę wiedzieć, co uprać, co nosić i tak dalej. Tu są moje dwie doskonałe sukienki. One też są doskonałe właśnie na taki przejściowy moment. W momencie, kiedy nie wiem, czy jest upał, czy jest zimniej, czy jest cieplej, no bo one są i na upały, i właśnie na takie zimniejsze dni. Te zostawiam, będę nosić w Elblągu. Te wezmę w góry, bo nawet jak chodziłam w górach w niej, no to po prostu to, że ja mogę sobie tak odsłonić nogę, to, że po prostu ona jest taka przewiewna, to jest coś wspaniałego. No i też będzie pasować do tej koszuli po dziadku. Mam nadzieję, że jeszcze niejednokrotnie założę sukienkę na upały. Sukienka po mojej mamie również świetnie się sprawdziła. Ostatnio dostałam też wiadomość, że kurczę, mam takie fajne rzeczy, więc dobrze by było je wystylizować też na zimę. Zostawić sobie sukienki z grubymi rajstopami i ja 3 lata temu próbowałam coś takiego zastosować i pamiętam, jak w jednym z vlogmasów założyłam sobie tę sukienkę do grubych rajstop i poszliśmy z Piotrem na starówkę. Myślałam, że mi dupsko odmarznie i odpadnie z tego bólu, więc absolutnie już w szafę całoroczną się nie bawię, tym bardziej, że lubię tą ekscytację, która pojawia się, gdy o jakiejś rzeczy zapomnę i wyjmę ją na nowo. Następnie jest top z Unseen i ja nie wiem, czy go wezmę go z sobą, bo tu zawsze taki, nie będę go brała. Kurczę, nie wiem, dobra, na razie będzie, że będę brała. Tu mam 2 topy z Unseen. Jeden jest brudny od jakiejś chemii, którą myłam łazienkę, więc wezmę ten czysty z sobą. On jest wspaniały, w ogóle bardzo Wam polecam. To jest taka kolekcja bieliźniana, która jest typowo pod ciuchy, bo ona jest taka skrojona, że nic się nie odznacza. Natomiast ja, jak wiecie, piżamki, bieliznę noszę również na co dzień. Te body też jest bieliźniane, ale dowiedziałam się o tym chyba miesiąc temu. Ale i tak by mi to nic nie zrobiło. Ja z chęcią chodzę w piżamkach w ciągu dnia. Mam 2 body i to na sobie. Tego nie lubię. Powiem Wam, że gdybym podchodziła do szafy mocno radykalnie i bez jakichś takich przemyśleń, to te body już bym wywaliła. W tym roku już go nie założę, bo go nie lubię, ale może za rok mi się coś zmieni. Więc tak. A na razie chodzę w tych 2 oraz w topach, ale oczywiście wszystko z Unseen. No i mam jeszcze 3 bluzy. One, właśnie nie pamiętam, ale ja je chyba w tamtym roku wsadziłam do właśnie takiej letniej szafy, bo ja jakoś tych białych topów nie lubię nosić zimą, więc się boję zawsze, że zimą je poplamię i w czym ja będę chodzić latem. Także one są typowo letnie, więc na pewno na ten miesiąc i myślę, że na październik jeszcze je zostawię, a czy biorę je z sobą, to zobaczę, jak tam outfity. I słuchajcie, przechodzimy do spodni. Krótkie spodnie mam 4 pary. Tutaj HMik, tutaj Yellow Meadow, tutaj Medicine oraz tutaj również. No i to są spodnie, które na pewno bym chciała wziąć w góry, tylko te mi się bardzo dobrze sprawdzają, te też, ale jeansy są ciężkie. Na pewno je zostawię. Wydaje mi się, że wezmę i te, i te. I to będzie wystarczająco. Zaraz oczywiście będziemy to liczyć. Liczyć, sprawdzać outficiki i kminić. To na pewno też nie jest ostateczna wersja. Już nie spakuję tej paczki, tych rzeczy w walizkę i nie będzie czekać. Chciałabym po prostu zobaczyć, co i jak. Czy na pewno wszystko mam. Boże, jak mnie irytuje, jak ludzie wyjeżdżają na wakacje, na wyjazdy i oni nic nie mają. Oni wszyscy muszą kupić. Ja mam, tylko po prostu muszę sobie tutaj zobaczyć, czy muszę coś wyjąć z zimowo-jesiennej szafy, czy muszę dobrać jakieś inne ciuchy, żeby do siebie pasowały, ale ja wszystko mam. Ja nic więcej nie potrzebuję. Tu są takie spodnie. No i właśnie się zastanawiam, bo
Na pewno wezmę te dwie pary. To jest Yellow Meadow, to jest H&M sprzed wielu, wielu lat. To są spodnie po mojej mamie. I na razie je sobie tutaj powieszę, bo te dwie pary muszę wziąć na pewno. Bo nie będę brała jeansów długich, bo one są skazane tylko na zimno. A te mogę założyć jak będzie zimno i jak będzie gorąco, bo są pod fruwajkami, są cieniutkie, ale jednak jakby co, to ocieplają. I to jest oczywiste, że wszystkiego nie wezmę, bo mam już 2, 4, 5, 6 spodnio-spódnic, a jadę na 6 dni, więc na pewno to zredukujemy. Dwie pary spodni, te spodnie no to są takie basiki na cały rok, ale na razie jest na nie za gorąco. Tych w ogóle nie noszę w tym roku, bo może jest za gorąco, właśnie może chcę bardziej odsłaniać nogi i mieć więcej takiej przestrzeni bez ubrania. No ale w tamtym roku to po prostu były mistrze, a w tym jakoś w nich nie chodzę, ale i tak zostawię, bo może nagle zrobi się zimniej, może zachce mi się w nich chodzić. Ta sukienka to jest coś, co miałam raz. Tak się zastanawiam, jak wieszałam tutaj te rzeczy, to pomyślałam sobie, wywalam. A potem sobie pomyślałam, o nie, nie chcę tego wywalić. Więc jeżeli mam taką myśl, no to oczywiście to zostawię. Może jeszcze kilka razy w tym roku założę. Ma piękną spódnicę na upał. Wspaniała rzecz. Mam również trzy spódnice. To jest chyba H&M, tak? To jest Unseen i to jest z Lumpeksu sprzed wielu lat. I to z tą się żegnam. Mówiłam Wam ostatnio, że właśnie czuję, że to jest takie zwycięstwo za każdym razem, jak ją zakładam, a nie chcę mieć takich ciuchów, które jakoś mnie do siebie nie ciągną i jak założę, to mam takie, tak, noszę je, bo to jest jakieś takie bez sensu, więc sprawdźmy, co ja bym wzięła na ten wyjazd. Jeszcze sobie w tych dwóch rzeczach myślę, że poradzę, a to zostawię na czarną godzinę. Zastanawiam się, czy nie wziąć bluzki z długim rękawem po prostu, no ale właśnie uważam, że w przejściowych miesiącach lepiej ubierać się na cebulkę, czyli lepiej założyć pod koszulkę, na przykład body, bluzkę na krótki rękaw i wziąć ewentualnie koszulę, żeby móc się rozebrać nawet do body, niż wziąć bluzkę i umierać. Cóż ja tam wiem. Na ten moment na pewno taka bluzka nie będzie okej, a latem jak mam body i koszulę, to jest mi wystarczająco, więc będzie za miesiąc. Zastanawiałam się też nad powrotem do moich dresów, ale z racji tego, że mam dwie podfruwajki, to na podróż one zdecydowanie wystarczą. Co innego, gdybym brała dżinsy, ale nie biorę, więc zdecydowanie ich nie potrzebuję. Mam jeszcze spodnie, które miałam w tym roku, znaczy w tym miesiącu raz na sobie, bo właśnie potrzebowałam do jakiegoś outfitu, ale było mi w nich tak średnio wygodnie. Najwidoczniej moje buty teraz są nieprzystosowane do takich długich i szerokich spodni, więc z racji tego, że tych spodni, spódnic jeszcze jest sporo, to na razie tego nie będę nosić, bo ja je mogę nosić zimą. No a tych wszystkich krótkich, ładnych, takich podfruwajek nie, więc na to jeszcze przyjdzie czas. Zastanawiałam się nad wprowadzeniem tej koszuli i chyba to zrobię, bo rzeczywiście tych bluzeczek to mam dosyć mało. I mam również moją bluzkę z Yellow Meadow, którą uwielbiam nosić początkiem wiosny, kiedy jest jeszcze szarowa, ona mi dodaje mnóstwa energii, ale pomyślałam sobie, że może teraz to też jest dobry moment na nią, tylko że do czego ja bym ją mogła założyć, to jest pytanie. Do spodenek powiedzmy i do tego, czy do tego też by to pasowało? Niby tak, ale no dobra, zobaczymy. Może do czegoś się nada. I chciałam również wprowadzić moją bluzkę, bo ona właśnie w tamtym roku we wrześniu i w październiku miała swój czas, więc nie chcę go przegapić. Właśnie to jest takie ważne, jak się zna już tą swoją szafę, żeby wiedzieć, że niektóre rzeczy są tylko na taki, wiecie, okresik po prostu jeden, że na przykład na jeden miesiąc, na dwa tygodnie, na jakąś uroczystość i żeby tego właśnie nie przegapiać, no to ją sobie teraz wprowadzę. Na dzisiaj jest za gorąco, ale na jakieś takie pochmurniejsze dni na pewno będzie ok. I tu się zastanowię, czy ją wziąć z
sobą. Świetnie mi się sprawdzają kimona z Yellow Meadow właśnie w takim okresie, ale to kimono jest lniane i ciężkie i ono już trochę inaczej tutaj sobie pracuje. Ono tak bardziej ociepla, ale też sobie je wprowadzę, no bo w październiku, w listopadzie, no to już na pewno go nie będę mogła nosić. A może w tym miesiącu jeszcze do krótkich spodni się uda. Teraz tak, to jest szafa wyjazdowa. Muszę mieć 7 stylizacji, no bo wiadomo, wędrówki, pocenie się, restauracje, jakieś tam po prostu niewywietrzone pomieszczenia, więc mogę wszystkiego nie założyć, ale muszę mieć zabezpieczenie. Mamy tak, pierwszy dzień. Bierzemy sobie sukieneczkę. Jest zimno, to bierzemy sobie koszulę. Pierwszy dzień. Następnego dnia ciepło, ale nie wiadomo. Więc wzięłabym to kimono i nie miałabym go do czego założyć. Nic stąd do tego nie pasuje. O to chodzi w robieniu stylizacji. Żeby, w sensie w pakowaniu się, żeby już brać rzeczy, które będzie można połączyć. A to z tym nie chodzę, tak? Więc nie mogę sobie testować tego na wyjeździe, więc no niestety z kimona muszę zrezygnować. I teraz tak, to będzie drugi dzień, trzeci, czwarty, piąty. Dobra, jednak trochę przesada, bo wzięłam tych rzeczy za dużo, bo jadąc na 7 dni nie potrzebuję 7 par spodni. Tym bardziej, że muszę to nosić na plecach. Jakbym jechała samochodem, to wiadomo, inna sprawa. Więc wybieram jedną parę. Ciężki wybór. W tym roku bardziej sięgam po te. Czy to pasuje do tego? No pasuje. Z tych też jedną parę. I mam też te. Ale to lepiej wziąć te. No bo jak będzie zimno, to w tych bez problemu sobie poradzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, o i miałabym 7. Dobra. Takie rzeczy, czyli wełniany sweter, 2 koszulki, 3 koszulki, 4, 5, 6, 7, 2 pary spodni i 1 spódnica. Cóż za organizacja, wyjeżdżam pod koniec, w drugiej połowie miesiąca, a ja już jestem przygotowana. Także wszystko to zostawiam w szafie, nic więcej nie dokładam, 2 rzeczy wsadzam do szafy, żeby o nich zapomnieć lub żeby wrócić następnego lata. 1 spódnicę wywalam ze swojej szafy i tak by się to prezentowało. Patrzcie na to tu, zobaczcie to, jakie to jest. Poza tym już wchodzimy w jesienne klimaty, w basiki, a tu po prostu lato, energia, kolory, no nieźle. Sama podświadomość już po prostu decyduje, w jaką porę roku niestety wchodzimy. Dajcie znać, czy cieszycie się na powrót jesieni, na kocyki, na herbatki, na cynamonki i na czytanie książek i na ubieranie mnóstwa warstw przed wyjściem na dwór. A ja tymczasem ściskam serdecznie, pozdrawiam, do zobaczenia już bardzo niedługo, pa!